czołem pancerniki! Mogłoby się wydawać, że obecnie wkroczyliśmy w tę część roku, gdzie premier smartfonów jest zauważalnie mniej i że na czas wakacji rynek wytraca trochę swój impet. Tymczasem druga połowa czerwca przyniosła nam co najmniej jedną wartą odnotowania premierę, która dała nam nie tylko kolejną słuchawkę obsługującą Androida, ale wreszcie coś, co wybija się spośród tłumu, by błysnąć nam naprawdę pokaźnymi zębiskami. Zupełnie jakbyśmy siedzieli za kierownicą naszego nudnego Priusa, usłyszeli nagle głośne pomruki i zobaczyli we wstecznym lusterku te groźnie zmrużone oczy niebieskiego Forda z logiem kobry na atrapie chłodnicy. Wybaczcie, trochę mnie poniosło, ale po prostu chciałem tylko zaakcentować to, że ten telefon od 0 do 100% ładuje się w zaledwie 15 minut. Miejcie proszę zrozumienie dla tej mojej może nieco nadmiernej ekscytacji, ale chyba sami przyznacie, że większość brył smartfonowych to przede wszystkim hołd dla minimalizmu, który no co prawda łechcze nasz zmysł estetyki, ale przy tym najczęściej oddala nas od jakichkolwiek większych emocji. I kiedy wreszcie trafia na rynek coś tak nieposkromionego i obdarzonego technologiczną charyzmą jak nowy Realme serii GT, no to czuję, jakbym sam się podpiął pod jakąś mocną ładowarkę i poczuł solidny przypływ energii. Pierwszym zaskoczeniem jest rozmiar pudełka, no bo kiedy wyjąłem to pudełko z paczki, to z miejsca moje usta mimowolnie ułożyły się w to jakże polskie słowo, które spontanicznie wyraża nasze najgłębsze emocje. To pudełko spokojnie mogłoby pomieścić ze 3 zestawy z iPhone'em 13. Mam wrażenie, że w tej kwestii nikt nie kalkulował, a wręcz z rozmysłem stwierdził, że na tym nie będziemy oszczędzać, bo w końcu to bezkompromisowa fura i nie będziemy zamykać jej w paczce. Po fajkach wnętrze jest schludne i estetyczne. Na początku wita nas pudełko z papierologią w środku oraz igłą do karty SIM. Następnie wita nas nasza gwiazda i nie mniejszą gwiazdę znajdziemy na samym spodzie, czyli super mocną ładowarkę w towarzystwie przewodu USB-C do USB-C. Realme dołącza również podstawowe silikonowe etui. Smartfon po rozpakowaniu robi naprawdę dobre wrażenie, szczególnie jeśli oczekujemy właśnie estetyki nawiązującej do takich aut jak Shelby GT. Na żywo robi to dużo lepsze wrażenie niż na renderach, szczególnie że szklane plecki posiadają matowe wykończenie, co oczywiście podnosi wrażenie jakości, zaś wyspa aparatów jest połyskująca, więc wszystko wybrzmiewa tutaj dosłownie tak jak trzeba. Niedosyt pozostawia niestety wyraźnie widoczna plastikowa ramka, która no, odbiera nieco radość z obcowania z tą bryłą. Proporcja ekranu sprawia, że smartfon jest nieco dłuższy, by w zamian być węższym i to na pewno poprawia jego chwyt. Urządzenie w dodatku jest lekkie, a w tym wypadku biała wersja kolorystyczna uchroni nasz wzrok przed widokiem pozostawianych śladów. Ekran jest naprawdę sporych rozmiarów, bo jest to przekątna 6,7 cala i jest on fabrycznie wyposażony w podstawową folię ochronną, więc dopóki nie zdecydujecie się na zakup bardziej zaawansowanej ochrony wyświetlacza, możecie uchronić się przed powstawaniem choćby mikrorys. Zastosowane tutaj szkło to piąta generacja Gorilla Glass i to po obu stronach urządzenia. Frontowe szkło jest zupełnie płaskie, co da nam zdecydowanie większy wybór w kwestii szkieł ochronnych. Zresztą wystarczy zajrzeć do naszego sklepu. Projekt wyspy aparatów nie jest moim zdaniem przekombinowany, chociaż osobiście widziałbym tutaj dwie duże soczewki, jedna pod drugą, tak jak chociażby w Xiaomi 11T, co z jednej strony byłoby spójnym nawiązaniem do jeszcze bardziej sportowego charakteru, no i przy okazji zwiastowałoby to, że mamy tutaj solidny nie tylko aparat główny, o czym zresztą powiemy sobie później. Kolejnym elementem, który studzi emocje, to brak certyfikatu wodoszczelności, więc wiecie, fajne to kabrio, ale bez nawet brezentowego dachu w zestawie, także no trochę
Szkoda. Bardzo solidnym aspektem nowego GT od Realme jest jego ekran, który posiada właściwie wszystkie dobrodziejstwa, jakie powinien mieć współczesny smartfon. AMOLEDowy ekran o rozdzielczości Full HD+, wspierający technologię HDR10+, odświeżanie adaptacyjne w opcji 60 bądź 120 Hz i wreszcie wyświetlacz, który w 94% wypełnia frontową część, więc ramki praktycznie nie odbierają naszej uwagi. Jak można się spodziewać, wyświetlane treści są piekielnie wyraźne, jasne, kontrastowe i charakteryzujące się płynną animacją. To wszystko w połączeniu z głośnikami stereo daje nam naprawdę fajną maszynkę do konsumowania filmów, choćby w podróży. Zastosowany tutaj procesor MediaTek Dimensity 8100 jest trochę jak taki Rocky Balboa, na którego nikt nie stawiał w starciu z Apollo Creedem, czyli Snapdragonem w tym wypadku, a tymczasem wygląda na to, że ten mało wyrafinowany rzemieślnik prze do przodu jak taran i walczy jak równy z równym. Można narzekać, że mógł tutaj pojawić się wydajniejszy Dimensity 9000, ale i tak pod względem wydajności dostajemy tutaj naprawdę mocny procesor. W przypadku mojego egzemplarza jest on wsparty 12 GB RAM-u w duecie z 256 GB pamięci wewnętrznej. Nakładka Realme One UI 3.0 jest oczywiście oparta na Androidzie 12, co daje nam naprawdę bogaty wachlarz opcji i możliwości personalizacji, jak choćby sposoby nawigowania po systemie, wygląd ikon czy podręczne menu. Dostęp do interfejsu możemy autoryzować za pomocą zaszytego pod ekranem skanera odcisku palca, który działa bardzo sprawnie, no ale jak dla mnie jest położony nieco zbyt nisko. No i wreszcie to, co czyni ten smartfon absolutnie numerem 1 w tej części świata, czyli rekordowe możliwości pod względem szybkości ładowania. Mamy tutaj niepozorne ogniwo o pojemności 4500 mAh i 5-nanometrowy procesor, co pozwala na taki przeciętny dzień użytkowania smartfona bez potrzeby jego doładowywania, natomiast określenie doładować w tym wypadku nabiera zupełnie innego znaczenia, bo gdyby tuż przed wyjściem okazało się, że wasz Realme jest bliski znalezienia się po drugiej stronie tęczy, a wam się już śpieszy do pracy, to wystarczy dosłownie 5 minut, by przywrócić 50% stanu naładowania akumulatora, a kolejne 10 minut sprawiłoby, że ten ścigacz odzyskałby pełną energię. To naprawdę robi wrażenie i jednocześnie myślę jest zwiastunem tego, w jakim kierunku zmierza kwestia odnawiania energii w smartfonach, do której Apple czy Samsung docwałują za pewnie jakieś kilka lat, jak wymyślą wystarczająco chwytliwy amazing dla swoich ówczesnych produktów. Kupowanie tego smartfona, by następnie ładować go indukcyjnie, no byłoby delikatnie mówiąc chybionym pomysłem, ale na szczęście producent takiej opcji nas pozbawił i o ile tego jakoś specjalnie nie mam mu za złe, tak ubolewam nad tym, że super mocny adapter dołączony w zestawie posiada niestety tylko jedno wejście USB-C. Szkoda, bo z takim pakietem moglibyśmy się uniezależnić od potrzeby noszenia dodatkowych ładowarek. Smartfon w trakcie intensywnego użytkowania nagrzewa się w centralnej części, ale nie są to wartości, które należałoby traktować jako uciążliwe. Bardziej interesuje mnie, jakie temperatury osiąga obudowa w trakcie ładowania, zatem sprawdźmy to, a wnioski pozostawiam już Wam. Przejdźmy teraz do aparatów i tutaj ponownie czuję takie charakterystyczne ukłucie, które oddala mnie od buzujących emocji i podekscytowania, by zbliżyć mnie do racjonalności podpowiadającej, że ten smartfon nie jest aż tak oczywistym wyborem. O ile o samym głównym aparacie możemy wypowiadać się w superlatywach, tak w kwestii pozostałych aparatów najlepiej byłoby nabrać wody w usta. Główny obiektyw to 50 megapikseli o przysłonie f1.9, który wypluwa naprawdę solidnie wyglądające zdjęcia, jak przystało na aparat ze średniej półki. Tak w przypadku aparatu szerokokątnego o rozdzielczości 8 megapikseli i przysłonie f2.3, no dostajemy zaledwie przeciętne wyniki, oczywiście przy założeniu, że fotografujemy za dnia. Trzeci obiektyw oficjalnie służy do zdjęć makro, ale
Z nim jest trochę tak jak z dokupionym znaczkiem M-Power. Tu nie chodzi o osiągi, ważne, że po prostu jest. I od razu uprzedzam, że ta pojedyncza choineczka nie oznacza, że mamy tutaj teleobiektyw, to naturalnie cyfrowe powiększenie. A zatem jeśli idzie o zdjęcia, to jest całkiem nieźle, no ale daleko od wybitnie. Ale zawsze można poprawić sobie humor i zrobić małą korekcję urody za pomocą kamery do selfie. Wspomnę jeszcze, że filmy możemy nagrać w rozdzielczości 4K i 30 klatkach na sekundę. Słowem podsumowania, cieszę się, że raz na czas na rynku smartfonów zabłyśnie taka gwiazda jak Realme GT Neo 3, ale obawiam się, że zbyt długo nie pozostawi śladu na niebie i na jej miejsce pojawią się modele bardziej kompletne, które postawią nie tylko na szybkie ładowanie i wydajność, ale również na inne aspekty. Serce mówi tak, bo jest to nietuzinkowa propozycja i na pewno wyróżniająca się obecnie na rynku, zwłaszcza jeśli waszym priorytetem jest właśnie szybkie ładowanie, ale niestety rozum szybko skupia się na cenie i łącznych możliwościach tego smartfona i doprowadza do wniosku, że chyba jeszcze warto poczekać, bo GT Neo 3 to nowość, która niestety prawdopodobnie szybko odjedzie. Dziękuję za waszą uwagę, koniecznie dajcie znać, co wy myślicie o nowej propozycji GT od Realme i czy przy potencjalnym zakupie może warto byłoby jednak skoncentrować się na innym smartfonie z oferty tego producenta. Tymczasem ja kompletuję etui do tej małej wyścigówki i już wkrótce omówimy sobie propozycje najciekawszych case'ów. Do zobaczenia!